Dzień dobry, witam na forexjesttrader.com. Jest godzina 8:49, chwila przed otwarciem giełd, 14 października. Na indeksie S&P wczoraj, właściwie dzisiejsza analiza jest kontynuacją wczorajszej teorii. Tutaj nastąpił strzał do góry, silni kupujący weszli nie bardzo silni, ale istotnie silni, żeby zawyżyć kurs i dalej wygląda to na kontynuację, także nie ma sygnałów jakiejś przeceny. Natomiast, żeby wejść w tym momencie w kurs, musiałaby nastąpić jakaś przecena. Być może do tego poziomu mamy kolejne minimum, maksimum, o proszę tutaj, wsparcie, opór, na którym może się zatrzymywać kurs. To jest bardzo istotne. Odnośnie funta, proszę zwrócić uwagę, że była jedna świeca, o której wspominałem, cienista, i druga tutaj dała nam sygnał wczoraj do silnych wzrostów i przebicie poziomu 58,82. Także jesteśmy w silnym popycie. Być może sytuacja się klaruje z tym trendem, przestanie być takie zamieszanie spadkowe jak wcześniej tutaj, czyli chwilowy mieszany trend, mały, krótki. Natomiast na euro też się wyklarowała sytuacja. Przejdziemy od razu na wykres M30. Wczoraj wspominałem, że mniej więcej w tym momencie nie opłacało się specjalnie wchodzić w kurs, bo była taka sytuacja, że można było spodziewać się nawrotki. Nawrotka się wykonała w tym momencie i tu był atrakcyjny moment, kiedy silnie cofnął się kurs. Można było gdzieś wchodzić na tym poziomie i to by się bardzo sprawdziło. Dalej widoczny jest popyt i to w godzinach całkowicie niespodziewanych, bo w środku nocy był najsilniejszy popyt tak naprawdę od wczorajszego dnia. Także być może miało to związek z publikowanymi, a raczej przemówieniem amerykańskim Fedu późnym wieczorem i później po prostu nastąpiło wybicie. Tutaj mamy pattern kontynuacji, także mógłby nastąpić strzał do góry. Ja bym wolał, jakby ten kurs trochę opadł i tak jak tutaj z nawrotki mogliśmy zakupić euro, tak samo tutaj po jakiejś nawrotce bardziej istotnej ten sam manewr moglibyśmy wykonać. Także to było na dzisiaj. Na tyle w skrócie. Zapraszam do obserwacji dalszych dziennych analiz. Dziękuję.